Laudetur Jezus Chrystus. Pozwolę sobie przeczytać jedną krótką modlitwę, bodajże autorem tej modlitwy jest pan Wojtak Cejrowski, natomiast bardzo mi się spodobała i myślę, że pokazuje pewną rzecz, czyli co my bez Boga potrafimy zrobić. Bez Boga ani róż. I święty Paweł, jego osoba, pokazuje tak naprawdę, że bez Boga ani róż. Dobry Boże, przez cały dzisiejszy dzień do tej pory postępuję jak należy. Nie złościłem się, nie byłem chciwy, złośliwy, zazdrosny, nikogo nie obgadałem, nie zapaliłem papierosa, nawet ani razu nie skłamałem. Jestem Ci za to bardzo wdzięczny. Ale, drogi Boże, za chwilę zamierzam wstać z łóżka i od tej pory będę potrzebował Twojej pomocy. Oto cała prawda o człowieku. Bez Boga ani rusz. To on jest sprawcą chcenia i działania. Dzisiaj Chciałbym opowiedzieć o świętym Pawle Starsu. Święty Paweł, jeden z takich chyba ciekawszych świętych i nie wierzę, żeby udało mi się w jednym odcinku zmieścić pewne treści. W związku z tym też pewnie będę w niejednym kazaniu wracał do jego osoby. Bardzo lubię tego świętego, naprawdę bardzo lubię, ponieważ on zawsze był sobą. Jak był niewierzący, był w pełni sobą niewierzący na 100%. Znaczy, oczywiście w cudzysłowie niewierzący, e, dlatego że tu, tutaj akurat był wyznawcą judaizmu, natomiast jeśli chodzi o osobę Jezusa Chrystusa. E, ciekawa osoba, bardzo ciekawa osoba. E, miał tak trudny charakter, że wielu nie potrafiło z nim współpracować. Kiedy chciał nakrzyczeć, to nakrzyczał. Kiedy potrzebował pieniędzy, mówił bez ogródek, nawet się nie zastanawiał. Kiedy trzeba było Piotrowi, świętemu Piotrowi zwrócić uwagę, od razu publicznie wyciągał pewne brudy, żeby pokazać mu pewne miejsce w stadzie, żeby tak to ująć. Natomiast Święty Paweł jest wyjątkowo ciekawym człowiekiem. Jak samo Pismo Święte mówi o tym, że więc dyszał rządzą zabijania, on nienawidził tej sekty zwanej chrześcijaństwem, nie był w stanie pogodzić te, tego swoim myśleniu. Był człowiekiem bardzo pobożnym i bardzo religijnym, natomiast bez doświadczenia wiary, jeśli chodzi o osobę Jezusa Chrystusa, sam Bóg musiał tutaj bardzo mocno zaingerować, mówiąc: Szable, czemu ty nie prześladujesz? Czemu? I ten zdziwiony, i jak ja Ciebie prześladuję, przecież nawet Cię nie znam. E, prześladując mój Kościół, prześladujesz i mnie. I od tego momentu zaczyna się to nawrócenie e, już wtedy Pawła, tak naprawdę. Natomiast, co jest dla mnie ważne, żeby pokazać Jego osobę? Jeden z ulubionych moich listów to jest list do Galatów. Kiedy on mówi wprost i pokazuje pewne rzeczy, pisze do Was wielkimi literami. Nie dlatego, że miał zły wzrok, tylko dlatego, że był na nich tak wkurzony, że wręcz pisał wielkie litery, żeby powiedzieć, co myśli na ten temat, żeby pokazać im, jak bardzo się pogubili. Jeżeli ktokolwiek z Was będzie głosił Ewangelię inną od tej, którą ja wam głosiłem, choćby to był anioł z nieba, który przyjdzie, niech będzie przeklęty. Widzicie? Święty Paweł wprost nazywał pewne rzeczy, mówiąc, że e, nie wolno pewnych rzeczy robić. I on naprawdę kochał tych ludzi, on naprawdę walczył o tych ludzi, ale zanim tak było, no, jego historia jest dosyć trudna. E, zanim osiągnął pełnoletność e, i zanim otrzymał zgodę od Sanhedrynu, po to, żeby wchodzić do wspólnot chrześcijańskich i później aresztować, to tutaj warto powiedzieć, że był obywatelem Rzymu. To też tak naprawdę będzie istotne w późniejszej historii jego życia. Jeżeli ktoś miał obywatelstwo Rzymu, mógł sobie pozwolić niemalże absolutnie na wszystko. Między innymi, kiedy Żydzi chcieli zabić Szczepana, tego młodego diakona, ubrania złożyli właśnie u stóp wtedy Pawła. Dlaczego zrobili? Ponieważ gdyby ktokolwiek ich oskarżył o to, że nie mieli prawa zabić y, tutaj Szczepana, a nie mieli prawa, wykorzystali trochę lukę w prawie, która istniała, to powiedzieli: No zaraz, zaraz, no ale to jest obywatel Rzymu. No, kazali nam to zrobić i po dyskusji. Był człowiekiem bardzo wykształconym, y, znał prawdopodobnie kilka języków obcych, natomiast zajmował się wyrabianiem namiotów, tkactwem, bodajże się y, zajmował, z tego co pamiętam z wykładów. Y, ten człowiek, miał tak trudny charakter, był tak zawzięty, że nawet kiedy na przykład uzdrowił jednego człowieka w miejscowości zwanej Listre i tam ci kapłani podburzyli lud, ukamienowali Świętego Pawła i swoi jego uczniowie później znaleźli akurat jego osobę gdzieś tam leżącą już, wyciągnęli go poza miasto, znaleźli go uczniowie, ten stał, otrzepał po prostu ubrania wiecie, jakby niby nic, mówi, wracam za chwilę do Listrę. Nie, żeby pokazać w ogóle, jaki sposób on funkcjonował, był nie do zdarcia. On nawrócił półznanego tam świata. Jak, w, jak zakochał się w Bogu, to już po prostu do końca. To już w pełni szedł za Panem Bogiem, jak taran. Yy, wiecie, nie zatrzymywał się. Taki jest święty Paweł. Wyjątkowy święty. Kilka razy był rozbitkiem na morzu, kilka razy go ubiczowali, kilka razy chcieli go ukamienować. Wyjątkowa postać która nie dała się powstrzymać przed niczym. Ale żeby pokazać, bo on musiał też podjąć pewną decyzję. Kiedy Jezus y, wysłał do niego e, pewnego e, swojego człowieka, tak bym to ujął, aby ten położył na niego ręce, ten się przestraszył, mówiąc, jak to do Pawła, jak to do Szawła, przepraszam, jak to do tego człowieka, przecież on prześladuje naszych. Przecież to jest człowiek, który morduje, który e, fascynuje się tym zajęciem. Nie, absolutnie się na to nie zgadzam. A Bóg mówi: Wybrałem sobie tego człowieka. Pokazałem mu cały ogrom cierpień, które będzie musiał znosić, a ten się zgodził. Czyli, zobaczcie, ten człowiek przeszedł przez wszystko, nawet w więzieniu siedział kilka razy, i przez to doświadczenie mówi: Tak, zgadzam się. Natomiast miał taki charakter, że kiedy go e, ubiczowali i wtrącili do więzienia, i dowiedzieli się po jakimś czasie, że on ma obywatelstwo rzymskie, więc chcieli go cichaczem wypuścić z więzienia? A on powiedział: nie, absolutnie nie. Teraz wy będziecie cierpieć z tego tytułu, że mnie, obywatela Rzymu, chcieliście potraktować w taki sposób. On walczył do końca. To był człowiek, który walczył do końca. Święty Paweł w ogóle pochodził z Tarsu, czyli z obecnej, to tereny obecnej Turcji. Kiedy przeżył już swoje nawrócenie i chciał zacząć działać, no w zasadzie był taki problem, że nie do końca można było mu zaufać, czy on faktycznie przeżył nawrócenie. Więc apostołowie doszli do wniosku, że wyślą go ponownie do Tarsu, bo przecież do swoich najtrudniej się mówi. Jeżeli swoi go przyjmą, to znaczy, że tak naprawdę faktycznie stał się Bożym człowiekiem. Zazwyczaj wrócić do swojej krainy i mówić o Panu Bogu byłoby bardzo ciężko, więc wiedzieli, że się szybko podda, ale nie. On zaczął tam nawracać. Zresztą bardzo fajnie pokazuje ten sposób myślenia, list do Koryntian, hymn o miłości, który napisał. Miłość cierpliwa jest, czyli Bóg cierpliwy jest, Bóg łaskawy jest, Bóg nie zazdrości, Bóg we wszystko wierzy, nie szuka uznania. Tylko człowiek, który naprawdę spotkał Boga, potrafi napisać tak piękny list o miłości. To nie jest ten list oklepany, który czyta się na listach, tylko to jest prawdziwy list miłości Boga do człowieka. I tylko człowiek, który spotkał Boga, mógł coś takiego napisać, i pod wpływem tego doświadczenia ludzie zaczęli rozumieć, że faktycznie Paweł przez to wszystko przeszedł, że doświadczył prawdziwego Boga, że chce walczyć o miłość do człowieka, że zrozumiał pewne rzeczy. W dzisiejszych czasach nie potrafilibyśmy pracować z takim człowiekiem jak Paweł. Był tak zawzięty, tak ciężko było go przekonać do czegoś, ponieważ on miał absolutną pewność, że Bóg konkretnie tego od niego oczekuje. Natomiast miał swój styl i to jest dla mnie wyjątkowo ważne. Kiedy był człowiekiem, powiedzmy, nie był człowiekiem kościoła, no to walczył z kościołem, robił to na serio. Kiedy był człowiekiem kościoła, kochał kościół i bardzo mu na tym zależało. Kiedyś mój znajomy opowiedział mi taką ciekawą historię, że też jako katecheta szukał swojego stylu pracy. No i mówi, że jego kolega pokazał mu taki ciekawy przykład, u niego w szkole to działało. Kiedy jakiś uczeń był niegrzeczny, pokazywał żółtą kartkę. Ten wiedział, że to jest pierwsze ostrzeżenie. Kiedy pokazywał mu czerwoną kartkę, ten z automatu dostawał jedynkę. I kiedy ten mój znajomy katacheta próbował znaleźć swój styl pracy, mówi słuchaj, no u mnie to działało, więc chciał też sprawdzić, czy u niego w technikum ta metoda będzie działała, więc po jakimś czasie pokazał chłopakowi czerwoną kartkę w połowie lekcji. Ten po prostu wstał jakby niby nic yy, i mówi chłopaki, kurczę, dostałem czerwoną kartkę, muszę iść z boiska. No i wychodzi z lekcji. Nie, tak po prostu. I on zrozumiał wtedy, jak ważny jest swój własny styl. Jak ważny jest ten styl prowadzenia zajęć, prowadzenia lekcji, w tym przypadku ten styl świętego Pawła, czyli to, że yy, no był bardzo specyficzną osobą, ale kochał Jezusa. Tak bardzo pokochał Jezusa, że był przekonany o tym, że robi pewne rzeczy bardzo dobrze. Fajnie to też pokazuje końcówka jego życia, to kiedy trwają wielkie prześladowania kościoła, kiedy na niego też powiedzmy jest urządzone polowanie, a ten w jednym z ostatnich swoich listów mówi: Ja już nie muszę uciekać, w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Niesamowita rzecz, niesamowita rzecz. Kiedy już jest tak pogodzony z tym wszystkim, co przeszedł, przebaczył sobie swoją przeszłość, to jak żył, kiedy nie znał Pana Boga i mówi: Ja już nie muszę przed niczym uciekać. Ja obroniłem wiary. Niesamowite doświadczenie miłości Pana Boga. Jeżeli dobrze pamiętam, oczywiście mogę pomylić, bo to kilka osób w Piśmie Świętym używało podobnego sformułowania: a mianowicie Paweł użył takiego bardzo ciekawego i ważnego dla mnie sformułowania: Pokażcie mi waszą wiarę bez uczynków. A ja Wam pokażę moją wiarę tylko z uczynków. Czyli ludzie patrząc na Niego, to jak wyrabia namioty, to jak pracuje, to jak z nimi rozmawia, to jak kocha tych ludzi, oni już powinni mieć doświadczenie Pana Boga. On wcale nie musiał o nim mówić. Czyli jak ważna jest, wiecie, konkretna decyzja za tym, co robię. Nie tylko gadanie, że wierzę, ale nie praktykuję. Czyli konkretna decyzja. Ludzie patrząc na Niego byli absolutnie przekonani, że On wierzy. Jeszcze tylko w ramach takiej ciekawostki chciałbym powiedzieć, to to nie jest jakaś tam wielce sprawdzona informacja. Czytałem kiedyś tylko taki artykuł, ponieważ teologowie, bibliści próbują zastanowić się, co znaczy jedno określenie, o którym mówił święty Paweł. A mianowicie kiedyś była taka rozmowa jego z Panem Bogiem, gdzie mówił: Wiecie, Paweł, święty Paweł doświadczył absolutnie wszystkiego. Bardzo dużo wycierpiał, to co wspomniałem we wcześniejszej części odcinka. Natomiast powiedział w pewnym momencie Panie Boże, proszę odejść ode mnie. Został mi wysłań, wysłany jakiś tam wysłannik szatana, który mnie policzkuje. Ja już mam tego wszystkiego dość, ja nie jestem godzien Panie, abyś przy mnie był. I Pan Bóg powiedział mu, Pawle, wystarczy Ci mojej łaski. I zastanawiają się, co to mógł być za grzech, że święty Paweł, który przeszedł przez to wszystko, który wiedząc, że przez to wszystko ma przejść się zgodził, że miał tak dużo wątpliwości, że krępował się czy grzechu, czy, czy tego doświadczenia. I w tym artykule było napisane, że prawdopodobnie cierpią na epilepsję. Mówię prawdopodobnie. Dlatego Pan Bóg postawił na jego drodze osobę świętego Łukasza, czyli lekarza, który z nim współpracował przez bardzo długi czas. Oczywiście, proszę, żeby się nie oburzać, dlatego że jest to informacja e, niesprawdzona, choć jest to aspekt badany obecnie przez naukowców. Czy uda się znaleźć jakieś źródła także pozabiblijne, które potrafiłyby potwierdzić te informacje? Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.